Zawsze, gdy odwiedzam Michniów, jestem urzeczony panującym tu spokojem. Zachwycony niezwykłością krajobrazu tej prawdziwie polskiej, pracowitej wsi. Zawsze jednak staję w tym miejscu ze ściśniętym sercem, niepogodzony z tym, co wydarzyło się w Michniowie 68 lat temu. Myśli o tamtych wydarzeniach mają ogromną siłę, wbijają się w pamięć, nie pozwalają bez emocji odbierać dzisiejszego Michniowa. Wspomnienia mieszkańców wsi są tu nadal obecne i żywe. Tadeusz Obara, jeden z niewielu ocalałych z pacyfikacji, wieloletni kierownik mauzoleum, tak wspominał 12 lipca 1943 roku. Nagle ciszę panującą we wsi przerwały serię karabinów maszynowych i widok ognia. Dym i płomienie przesłoniły wszystko. Pożodze towarzyszył jeden potężny krzyk. Nikt nikogo nie słyszał. Jeden potężny płacz, modlitwa i błaganie o życie, ratunek. Matka przygarnęła nas kurczowo do siebie. Duszący i słodkawy dym przenikał wszystko. A to był dopiero początek gehenny Michniowian. Trwała jeszcze następnego dnia. Z rąk niemieckich żandarmów zginęło 204 osoby, wśród nich było 48 dzieci, 10 z nich nie miało nawet 10 lat. To okrutna zemsta za pomoc, jaką mieszkańcy Michniowa nieśli partyzantom ukrywającym się w pobliskich lasach. Drodzy mieszkańcy Michniowa, mieszkańcy miejscowości spacyfikowanych w czasie II wojny światowej, obecni na dzisiejszych uroczystościach. Za chwilę połączymy się we wspólnej modlitwie za duszę waszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół, naszych rodaków. Myślimy o nich jako o męczennikach i bohaterach. Przytaczając słowa Adama Mickiewicza, można powiedzieć: jeśli zapomnę o nich, Ty, Panie Boże, na niebie zapomnij o mnie. Jesteśmy z Wami. Pamiętajmy. Michniowie, Michniowie.